Depresja to jest plaga naszych czasów? No chyba tak. Depresja? Chyba tak, bo to za ciężkie życie, proszę panią. W jakimś stopniu na pewno też. Chory jestem na depresję. I chyba jest plagą, bo zaczyna coraz więcej ludzi chorować na to. To jest byle jaka choroba. Depresja bardzo często nazywana jest zaburzeniem nastroju i rzeczywiście tak się dzieje, ponieważ głównym osiowym objawem depresji jest właśnie zaburzenie nastroju, charakteryzujące się tym, że człowiek, który cierpi na to zaburzenie, jest niezdolny do doświadczania i przeżywania radości, szczęścia, przyjemności czy zadowolenia. Ale innymi bardzo istotnymi objawami depresji są również zaburzenia cyklów okołodobowych, czyli trudności z zasypianiem, budzenie się w stanie zmęczenia, ale czasami też i nadmierna senność, jak również zahamowana jest aktywność psychoruchowa. Mamy mniej energii, odczuwamy większe zmęczenie. Często też jest to zmęczenie chroniczne, które pojawia się wtedy, kiedy nawet nasza aktywność i nasze podejmowane przez nas zadania są na dosyć niskim poziomie i nie wymagają wkładu zbyt wielu sił. W depresji bardzo często pojawiają się lęki. Obniża się nasze poczucie własnej wartości i bardzo charakterystyczne jest to, że człowiek doświadcza poczucia winy. Ale depresja ma też ogromny wpływ na funkcjonowanie procesów poznawczych, zwłaszcza na koncentrację uwagi, która w okresie doświadczania tej choroby bardzo często się pogarsza. Zmniejszone są też nasze zdolności kojarzenia, zapamiętywania czy korzystania z wiedzy, którą nabyliśmy wcześniej. Innymi objawami, które często w tym zaburzeniu się pojawiają, to objawy związane z relacjami społecznymi. Człowiek doświadczający depresji często się wycofuje, izoluje, zamyka w sobie, staje się obojętny na swoich bliskich, ale warto też podkreślić, że przede wszystkim też jest obojętny na samego siebie. Zapomina o swoich potrzebach, o tym, co dla niego jest ważne, nie angażuje się w codzienne obowiązki, często staje się też właśnie obojętny na pracę, obowiązki domowe, aktywność pozazawodową. Bardzo często też tak się dzieje, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, że w depresji obserwujemy zachowania niespecyficzne, które mogłyby się wydawać niespecyficzne. Mianowicie może pojawić się złość, rozdrażnienie, gniew, a często też i zachowania agresywne. Te zachowania agresywne często przybierają formę autoagresji, ponieważ związane są one z myślami o śmierci, myślami samobójczymi, a niejednokrotnie również z podejmowaniem prób samobójczych. Depresja dotyka około 10% całej populacji. Dotyka ludzi w każdym wieku. Mówimy o młodzieńczej, dziecięcej depresji. Ona dotyka ludzi w wieku produkcyjnym, ale dotyka też osoby starsze. Niestety ma ona też charakter nawracalny, czyli może tak się zadziać, że nawet po podjęciu leczenia, po jakimś czasie, kiedy pojawi się sytuacja trudna, człowiek znowu będzie doświadczał samej depresji bądź jej epizodów. Ta choroba jest rozpoznawalna u coraz większej ilości osób, a najbardziej niepokojące jest to, że występuje u osób bardzo młodych, tak? Czyli wykrywana jest najczęściej u osób między 15 a 30 rokiem życia. Depresja ma bardzo wiele różnych przyczyn. Oczywiście do największych, najczęściej spotykanych zaliczymy wszelkiego rodzaju sytuacje trudne, kryzysowe czy też stresogenne. Do takich sytuacji włączymy chorobę z samego siebie bądź też chorobę bliskiej osoby, śmierć jakiegoś członka rodziny bądź przyjaciela, utrata pracy, niemożność znalezienia tej pracy, ale również takie sytuacje, w których tą pracę zawodową mamy, ale doświadczamy wypalenia zawodowego. Bardzo istotne jest, aby kiedy zauważamy u siebie takie objawy,
kiedy smutek i przygnębienie dają o sobie znać, wycofują nas z codziennej aktywności, żeby poszukać pomocy u specjalisty, ponieważ im szybciej rozpoznamy objawy, poznamy przyczyny, tym większa szansa na to, że wrócimy do równowagi zdecydowanie szybciej. Często przychodzą po pomoc, natomiast są to zazwyczaj pacjenci, którzy nie mają jeszcze zdiagnozowanej depresji jako stricte takiej depresji. Liczą na pomoc, ponieważ są poddenerwowani, zestresowani, mają obniżony nastrój, wykazują się niechęcią do wykonywania czynności życiowych, ogólnie do życia codziennego. To są zazwyczaj tacy pacjenci. Natomiast coraz więcej pacjentów przychodzi również z receptami od lekarzy. Myślę tutaj już o lekarzu ze specjalizacją z psychiatrii, tak? I faktycznie takie leki są przepisywane przez lekarzy, coraz częściej pacjenci je wykupują, bo do tej pory było tak, że gdy pacjent przyszedł z taką receptą, usłyszał, że jest to preparat na depresję, zastanawiał się, nie wykupywał albo przychodził z tą receptą później, dopiero po jakimś czasie, natomiast teraz już pacjenci faktycznie śmielej podchodzą do problemu i wykupują te recepty od razu. Dobry nastrój zawsze ma? Zawsze. Wnuczki mam i jestem zadowolony. Mam brata Szymonka. No. Czyli same powody do zadowolenia. Tak. Ciężkie są czasy. Dla starszych, dla emerytów, dla młodzieży. Co pani jakoś taki dobry nastrój funduje? Dobre myślenie o wszystkim. Książka, telewizor, wiadomości z Gierska, takie różne, tak popatrzycie programy. Wiele osób pytanych o to, na przykład jak poprawia sobie nastrój, mówi dobra książka. Czy książka jest dobra właśnie na poprawę samopoczucia? Najbardziej. Dużo książek, każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że w sytuacji, kiedy teraz rzeczywiście to, co oglądamy w telewizji, wszędzie się zaczyna powtarzać, to różnorodność wyboru z książka, w książkach, w tytułach, w ofercie wydawców daje możliwość wyboru i dopasowania czegoś do swoich potrzeb. Każdy może coś znaleźć dla siebie i na pewno będzie to z pożytkiem dla niego i dla nastroju. Ja przykładowo zimą smutnieję. Człowiek nie jest smutny? No smutny, bo mało słońca, ale latem wracamy do normy. Co można na poprawę humoru na przykład zrobić? No podobno słońce jest dobre. Czyli promienie słoneczne. No na pewno. Wbrew pozorom właśnie solarium bardzo dobrze oddziałuje na nasze samopoczucie. Jest to stwierdzone naukowo. Pod wpływem promieni ultrafioletowych wytwarzana jest tak zwana witamina D3. Ta witamina, wiadomo, odpowiada za nasze samopoczucie. Więc kilkuminutowy seans robi swoje, prawda? Wchodzimy sobie oczywiście w takim okresie, jak właśnie jesienno-zimowym. Najczęściej nas ta depresja tak zwana dopada z tego względu, że ten hormon, bo jak wiemy, ta witamina D jest prekursorem hormonu, który odpowiada za nasze samopoczucie. Wchodzimy sobie na taki kilkuminutowy seans, właśnie gdy nasłonecznienie jest bardzo niskie, jesienią, zimą. Wychodzimy, oczywiście lepiej się czujemy. Thank you.
poprawę humoru pani na przykład robi? Co ja robię? O, idzie do banku i pieniądze wybiera. I żeby wyjść do sklepu. Niestety. Czyli zakupy poprawiają samopoczucie. No na pewno. Czy ludzie, klienci przychodzą na przykład ze złym samopoczuciem? Co dobre na to, żeby im poprawić? No niejednokrotnie jest to na pewno wybór nowego zapachu lub też w postaci perfum albo dezodorantu, jak też różnego rodzaju preparaty do kąpieli, odprężające sole, olejki aromatyczne, ewentualnie na przykład balsamy i masła. Już producenci teraz wymyślają tak nowe, zwariowane zapachy, że może być to zapach z dodatkiem kawioru, z dodatkiem cynamonu, kawy cappuccino. No, że cytrynowe to już wiemy od lat i pomarańczowe. Natomiast dużo jest takich preparatów, które działają odprężająco nawet na nasz uśmiech, tak? Czyli na przykład czekolada, która sprawia nam przyjemność, jest to poniekąd endorfina szczęścia. Kobieta przychodząc tutaj, czy to nowy błyszczyk, czy to nowy cień, na pewno humor poprawi. Oj tak, myślę, że panią na pewno to poprawia humor, niekoniecznie paną. Nazwijmy to tak, że panie bardzo lubią kosmetyki kolorowe. No jest to naszą zaletą i naszą taką małą bronią, bo panowie chcą, żeby żony ładnie wyglądały, ale niekoniecznie chcą za bardzo w to zainwestować. Natomiast panie lubią dobrze wyglądać, ładnie pachnieć na pewno. Są trendy, które dostosowane są do pory roku. W tym roku na wiosnę będą cienie, lakiery czy pudry, róże, wszystkie w odcieniach raczej pastelowych, niekrzykliwych. I panie, mimo że jest taka zima za oknem, już starają się nadążać za trendami i myślę, że to sprawia im po prostu przyjemność, żeby już powiew wiosny poczuć.